Dzień dobry Państwu. Ze studia Telepolonika w Montrealu witam Państwa Dominik Wernic. W dzisiejszym programie chcielibyśmy porozmawiać na temat naszej Biblioteki Polskiej w Montrealu. Do tego tematu wracaliśmy wielokrotnie. Dzisiaj jednak w studio naszym gościmy panią Annę Poraj-Wybranowską, która jest kierownikiem Biblioteki Polskiej, jak również pana Stefana Władysiuka, który jest bibliotekarzem w tejże bibliotece. Czy mogłaby nam pani opowiedzieć pokrótce, ewentualnie w streszczeniu olbrzymim, historię biblioteki? Jak doszło do powstania Biblioteki Polskiej w Montrealu? W 1943 roku przyjechał profesor Halecki ze Stanów Zjednoczonych, gdzie już był założony rok przedtem Polski Instytut Naukowy i stworzył filię na Uniwersytecie McGillu. I zaraz przy tym pani Wanda Stachiewicz założyła z kilkoma osobami, zaczynając od kilku książek zebranych od ludzi, zaczęła bibliotekę w pokoju naprzeciwko głównego biura rektora Uniwersytetu McGill. Tak się zaczęła polska biblioteka. Dzisiaj biblioteka liczy 33 tysiące tomów, głównie po polsku, ale również mamy po francusku i po angielsku. Mamy setki tytuły czasopism w języku przeważnie polskim, niektóre w języku angielskim i francuskim. Mamy bardzo cenny zbiór grafik, map, atlasów, słowników, encyklopedii, grafik. No i teraz od właściwie półtorej roku mamy również kasety telewizyjne, które mogą być wypożyczane. Zawodowe kasety telewizyjne mogą być wypożyczone na cały świat, tak samo jak książki, przez serwis międzybiblioteczny. A jak wygląda współpraca Biblioteki Polskiej z Instytutem Naukowym Polskim? Więc właściwie Instytut Naukowy Polski ma bardzo szerokie zadania krzewienia kultury polskiej za granicą, no ale główną jego działalnością poza urządzaniem odczytów, organizowaniem wystaw, koncertów, i tego rodzaju kulturalnych imprez kulturalnych. Właściwie główną pracą Instytutu jest biblioteka, utrzymanie biblioteki. I tu właśnie mamy wielkie problemy finansowe, o których pan pewnie słyszał. Słyszeliśmy tak, że biblioteka ma bardzo poważne problemy finansowe. Bo na czym one polegają? Polegają na tym, że póki biblioteka była bardzo malutka, to można było to utrzymywać siłami pracowników honorowych, którzy pracowali dobrowolnie w bibliotece, nie mając żadnego specjalnego przygotowania. Aha. W miarę jednak, jak biblioteka się zwiększa, wymaga absolutnie personelu profesjonalnego. Tak. I wprawdzie jest taką bibliotekarką zawodową pani Wanda Stachiewiczowa, ale prawda, już dzisiaj nie może tego spełniać tej roli, jakkolwiek jeszcze nadzwyczajne, że do tej pory stara się bardzo pracować, o ile tylko może w bibliotece, no ale trzeba mieć bibliotekarza zawodowego i to nawet już na taką bibliotekę nie wystarcza. My mamy bardzo dużo pomocników honorowych, tak, ale dzisiaj już na tym biblioteki nie można opierać. Tak, rozumiem. A skąd w takim razie dotąd płynęły fundusze na ten Więc cel? To bardzo słuszne pytanie, więc myśmy się zawsze starali o subwencje rządowe. Były to subwencje dwojakiego rodzaju. Pierwszą subwencję dostajemy, najważniejszą właściwie, z prowincji Quebec poprzez miasto Montreal. To było w ostatnich kilku latach 20 tysięcy dolarów. Ale teraz z powodu wielkich obcięć w budżecie ta subwencja została nam obcięta o 1/3. Czyli to już jest bardzo poważna strata. Poza tym przede wszystkim staramy się oprzeć na źródłach polskich. Tak. To jest Millennium, z którego dostawaliśmy w ostatnich latach po 5 tysięcy dolarów. W ostatnich latach dostaliśmy też mniejsze dotacje z Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebecu. Opieramy się również na składkach naszych członków, których jest około 150 członków Instytutu, i na dobrowolnych składkach naszych czytelników. Nie mówiłam jeszcze o subwencjach innych rządowych, mianowicie głównie federalnych. Staramy się na rozmaite tak zwane projekty. To są
trudne rzeczy do przeprowadzenia, dlatego że trzeba rządowi przedstawić bardzo konkretny projekt, na który się potrzebuje pieniądze. I oczywiście ten projekt trzeba wykonać. Ten projekt więc kosztuje. Także to nie. Projekty? O, było cały szereg. Może pani na przykład mieliśmy trzy razy projekt analizy naszych czasopism. Ponieważ czasopisma polskie przeważnie nie są indeksowane w wielkich indeksach amerykańskich i kanadyjskich, czytelnik nie może wiedzieć o całym bogactwie artykułów, które znajdują się w czasopismach. Tak. Wobec tego myśmy zrobili trzy razy taki projekt właśnie analizy naszych czasopism, to znaczy u nas na kartkach katalogowych w katalogu można znaleźć pod danym przedmiotem, którym się człowiek interesuje, autora i tytuł artykułu, gdzie on się znajduje i krótkie streszczenie. I to jest w trzech językach, tak żeby mogli z tego korzystać nie tylko Polacy, ale także licznie odwiedzający nas Kanadyjczycy języka francuskiego i angielskiego. Rozumiem. To dotyczy czasopism, które znajdują się na terenie biblioteki tylko, tak? To tylko dotyczy czasopism bibliotecznych. I na to uzyskaliśmy trzy razy subwencję federalną z Ministerstwa Multikulturalizmu, ale oczywiście to znowu wymaga ekstra pracy, która jednak tutaj też musi być zapłacona, prawda, i tłumacz, i osoba, która pisze na maszynie, bo powiedzmy bibliotekarz, to już występuje poza jego normalną pracę. Tak. On się już tym zająć nie może, czyli musi to robić kto inny. Czy mogłaby pani nam zdradzić, jakie mniej więcej sumy wchodzą w grę w tym wypadku? Na przykład ile kosztuje taka... Więc proszę pana, oczywiście, czy panu chodzi o sumy pracowników? Na przykład. Więc proszę pana, normalny bibliotekarz kanadyjski zarabia znacznie więcej niż nasz bibliotekarz w Bibliotece Polskiej, który niewątpliwie pracuje w dużej mierze również honorowo, jakkolwiek tak, dostaje pewną bardzo skromną pensję. To samo nasza sekretarka. Natomiast muszę powiedzieć, że przecież w bibliotece przede wszystkim poza pracami, poza zapłatą pracowników, trzeba przede wszystkim kupić książki. Te książki trzeba często oprawić, przede wszystkim trzeba je skatalogować. Katalogowanie jednej książki według źródeł kanadyjskich to jest około 10 i nawet więcej dolarów, jeżeli się weźmie pod uwagę wszystkie czynności, które należy wykonać, jeżeli się weźmie pod uwagę normalną zapłatę normalnego pracownika, to jest bardzo wielki koszt. I utrzymanie biblioteki jest dzisiaj, biblioteka naszej wielkości, normalnie kosztowałaby 100 tysięcy dolarów rocznie. Budżet by to robił. A my mamy budżet ledwie między 30 a 50, to zależy jak dane subwencje wpłyną lub nie wpłyną. A ponieważ, jak wspomniałam, są wielkie obcięcia budżetowe i z powodu, prawda, deficytu i w rządzie federalnym, i w rządzie prowincjonalnym, biblioteka zostaje właściwie zdana omalże na własne siły. I tu jest właśnie wielki apel do społeczeństwa polskiego, tak, które musi się poczuć w obowiązku utrzymania stałego Biblioteki Polskiej, bo nie możemy wiecznie liczyć na subwencje rządowe, bo jak widzimy, te subwencje dzisiaj już nie wystarczają. Tak, rozumiem. Tak więc, proszę państwa, wygląda na to, że Biblioteka Polska będzie musiała zamknąć swoje podwoje, jeżeli nie dojdzie do jakiejś raptownej i bardzo efektywnej pomocy ze strony państwa. Z tego, co zrozumiałem, dotychczasowe fundusze nie wystarczają, które pochodziły głównie ze źródeł rządowych. Są obcięcia, jak pani stwierdziła, budżetowe z tej strony. No i pozostają wyłącznie źródła polskie. Źródła polskie. I źródła polskie, to znaczy Millennium z Toronto, tak, Fundacja Społeczno-Kulturalna, składki członków Instytutu i dobrowolne składki czytelników. Ale to wszystko jeszcze nie wystarcza. Wobec tego musimy zrobić apel do całego społeczeństwa, do każdej rodziny, do każdej organizacji, do każdej prywatnej osoby. I tu jest jeden apel, który miałam specjalnie robiła. Dużo ludzi nie pamięta o tym, że trzeba napisać swój testament. I bardzo dużo pieniędzy polskich słyszałam, że w ciągu 11 lat 10 milionów dolarów pieniędzy z polskich majątków przeszło do rządu, bo ludzie nie napisali testamentu. Przecież to są sumy tak olbrzymie, że gdyby ludzie pomyśleli w testamencie, żeby coś zostawić dla Biblioteki Polskiej, to by w ogóle problemów żadnych z biblioteką nie było. Tak.
Zauważyłem, że pani ma w ręku biuletyn informacyjny na temat. Właśnie, więc my biuletyn informacyjny Instytutu i Biblioteki mamy od 1978 roku. Tutaj są trzy ostatnie numery. To jest właśnie z 1986 roku. I w tych numerach, w tym biuletynie przede wszystkim jest zawsze sprawozdanie z działalności Instytutu. To jest przede wszystkim działalność, jak mówię, odczytowo, wystawowo, koncertowa. Były też konkursy dla młodzieży urządzane. Więc odczytów zwykle Instytut ma około, powiedzmy, między 15 a 20 rocznie. To jest jednak olbrzymi wysiłek, bo się sprowadza nieraz co najprzedniejszych profesorów, czy naukowców, czy artystów, czy pisarzy, którzy mówią na temat swojej specjalności. I oczywiście z tym są także połączone koszta, bo to nie jest tylko wynajem sali, to jest także skomunikowanie się z daną osobą, która często mieszka za granicą, nawet czasem w Europie. To są kwestie, zwrot koszta podróżów, to są zwrot pewne koszta pobytu. Wszystkie, my wysyłamy na przykład 300 zaproszeń na każdy odczyt do społeczności montrealskiej. Ogłaszamy również przez radio. Sama wysyłka 300 zawiadomień to też kosztuje czasu i energii i przez to pieniędzy. Czy musieliście państwo zrezygnować z jakichś usług, czy z pewnych w związku z obcięciami finansowymi? Tak, tak, staraliśmy się, zwłaszcza w tym roku, zorientowawszy się, że nam zaczynają obcinać bardzo gwałtownie subwencje, albo nam wręcz odmawiać, zrobiliśmy bardzo silne cięcia budżetowe, mianowicie postanowiliśmy na przykład zmniejszyć do minimum telefony. To jest do pewnego stopnia możliwe, ale nie zupełnie, bo na przykład często nie można załatwić listownie to, co wymaga szybkiej bardzo decyzji. Postanowiliśmy na przykład nie kupować taśm telewizyjnych, dlatego że to jest jedna taśma, proszę państwa, to kosztuje $40 mniej więcej. Więc na to, żeby te taśmy mogły być pożyczone do innych miast, czy to w Kanadzie, czy za granicą, trzeba, żeby te taśmy były kupione przez bibliotekę i wtedy przez bibliotekę, oficjalnym systemem międzybibliotecznym, który istnieje na całym świecie, te taśmy mogą być wypożyczone tak jak książki, bo nie mogą być tak po prostu zabrane przez kogoś pod rękę, bo wtedy giną i nie ma nad tym żadnej kontroli. Naprawdę. Więc biblioteka musi te rzeczy kupić tak samo jak książkę. Książka dzisiaj za granicą kosztuje, powiedzmy, w Ameryce, w Kanadzie, w Anglii, książka, którą biblioteka musi kupić, wydana tu za granicą, kosztuje między $20 a $30. Na szczęście mamy dopływ książek z Polski, które się kupuje tam na miejscu. Mamy tam osoby, które tam jeżdżą i tam nam, albo osoby, które nam tam na miejscu tych książek szukają i te książki nam przesyłają. Poza tym dostajemy dużo darów i stąd się zebrały te 33 tysiące książek. Wszystkiego kupić byśmy nigdy nie mogli. Ale to jednak wszystko to jest dzisiaj zbiór unikalny, dlatego że takich książek, które dzisiaj ta biblioteka zebrała, to właściwie w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych nie ma, dlatego że my jesteśmy największą biblioteką równocześnie i publiczną, i naukową. Na terenie całej Ameryki Północnej właściwie. No już nie mówiąc, jest mała biblioteka w Argentynie, w Buenos Aires, ale prawda, to jest za daleko dla naszych czytelników, ale znacznie mniejsze od naszej. Są inne biblioteki, ale one nie są dostępne dla publiczności. Na przykład Biblioteka Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku albo Biblioteka Instytutu Piłsudskiego. To już są biblioteki raczej bardziej specjalistyczne. Gdzie publiczność nie ma dostępu. Czyli to jest jedyna biblioteka otwarta dla szerokiej publiczności? Tak. I to nie tylko dla Polaków, co jest niesłychanie ważne. My musimy pamiętać o tym, że cała prasa, radio i telewizja, i studenci, i profesorowie kanadyjscy, czy to francuskiego, czy angielskiego języka, korzystają z naszej biblioteki. I dzięki temu, że na przykład McGill wie, że ma tą bibliotekę w swoim lokalu, bo my egzystujemy dzięki temu, że McGill nam daje swój lokal i swoje służby, oni już nie kupują pewnych książek dotyczących Polski, bo wiedzą, że my je będziemy mieli. Czyli oni liczą na nas. I profesorowie, jak zadają studentom zadania, tak zwane papers po angielsku, to oni liczą na to, że ci studenci, czy Francuzi, czy Angielcy znajdą u nas materiał.
To samo, jeśli chodzi o środki masowego przekazu. Jak tylko się coś ważnego dzieje w Polsce, jak jest wybór papieża, jak jest Nagroda Nobla Miłosza, to wszyscy przede wszystkim dzwonią, czy przychodzą w tej chwili do Biblioteki Polskiej. Więc to nie jest tylko dla Polaków, to jest także dla wszystkich Kanadyjczyków. Jest to po prostu placówka niezbędna polskiej kultury. Dla polskiej kultury. Tak. Absolutnie niezbędna, proszę Państwa. Także jeszcze raz ogromnie prosimy o skomunikowanie się z panią Wybranowską w tej sprawie, o dotacje i podamy Państwu telefony w czasie tego programu, w które możecie Państwo dzwonić, ażeby w tej sprawie porozmawiać z panią Wybranowską. Więc proponujemy telefon biblioteki 392 59 58. 392 59 58. Względnie mój własny telefon 482 2796. Powiedzmy w godzinach, gdzie biblioteka jest zamknięta. No, bardzo pani dziękujemy za rozmowę. Ja dziękuję. Jak zapowiedziałem uprzednio, gościmy również dzisiaj w naszym studio pana Stefana Władysiuka, który jest bibliotekarzem w Polskiej Bibliotece w Montrealu. Skorzystając z naszego spotkania, chciałbym panu zadać parę pytań na temat, jak biblioteka funkcjonuje. Ilu mniej więcej członków posiada biblioteka? W tej chwili obecnie liczba członków Biblioteki Polskiej wynosi około 500 osób, z tym, że w porównaniu z rokiem ubiegłym co roku liczba naszych czytelników wzrasta około 100 osób. Głównie są to nowo przybyli z Polski, którzy w naszej bibliotece mogą znaleźć książki z zakresu historii Polski, których nie mieli po prostu okazji przeczytać w Polsce ze względu na to, że część naszych książek, które posiadamy, są to książki drukowane na Zachodzie, czy to we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. Także te osoby, które do nas przychodzą spragnieni, są wszelkiej wiedzy, która wszystkich wydawnictw, które w Polsce nie można przeczytać ze względu na panującą cenzurę. To tak zwane prohibity, prawda, książki. Tak, w Polsce objęte zakazem. A jaki jest stosunek między ilościowy tych książek z Polski sprowadzonych, powiedzmy, wydrukowanych przez oficjalne drukarnie w Polsce, a do tych właśnie prohibitów mniej więcej? Jeżeli chodzi o książki wydrukowane na Zachodzie, staramy się kupić w miarę naszych możliwości wszystkie książki drukowane na Zachodzie w języku polskim lub w językach francuskim i angielskim, które związane są tematycznie z Polską, czy bądź są to też tłumaczenia polskich pisarzy klasycznych, czy też polskich pisarzy współczesnych. Profil naszej biblioteki jest głównie humanistyczny, także większość naszych zbiorów są to książki obejmujące w swym temacie historię Polski. Mamy bardzo liczną kolekcję książek dotyczących II wojny światowej oraz dużo naszych książek poświęconych jest tematycznie zagadnieniom historii i spraw społecznych w Europie Środkowej. Mam tu na myśli... Czyli nie tylko o Polsce. Nie tylko o Polsce, ale wiążące się, załóżmy, z polityką Europy Wschodniej i głównymi problemami tego regionu. Większość naszych książek trafia do nas jako dar od naszych czytelników. Tutaj chciałem, a także dzięki osobistym kontaktom założyciela i kustosza Biblioteki Polskiej, pani Wandy Stachiewicz, dzięki niej właśnie otrzymujemy wszystkie książki drukowane przez Instytut Literacki w Paryżu. Również otrzymujemy miesięcznik Kulturę. Następnie z innych wydawnictw wartych wymienienia, które przysyłają nam egzemplarze okazowe, to jest Polska Fundacja Kulturalna w Londynie. Następnie jeszcze dwa wydawnictwa w Berlinie Zachodnim. To jest Pogląd i Archipelag oraz wielokrotnie zwracamy się do autorów książek, które się ukazały na rynku z prośbą o egzemplarze autorskich, łącznie z ich autografem, co podnosi jakby wartość książki. Jeżeli chodzi o kupno książek z Polski, staramy się, podchodzimy do tego selektywnie,
ze względu na to, że nie wszystkie książki o historii Polski i współczesnych problemach kraju, nie wszystkie książki są, te, uważamy, no, tego warte. Naturalnie. Ale czy istnieje również jakaś wymiana książek między Polską a Kanadą? Tak, jeżeli chodzi o Bibliotekę Polską w Montrealu, a inne instytuty mieszczące się poza granicami Polski, Biblioteka Polska utrzymuje kontakty z Biblioteką Polską w Londynie. Następnie utrzymujemy kontakty z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz z Instytutem Piłsudskiego w Londynie. Także utrzymujemy z Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce, którego dawniej byliśmy filią. Tak. Następnie chciałbym wspomnieć o tym, że Biblioteka Polska w Montrealu jest członkiem stałej konferencji muzeów i bibliotek polskich na zachodzie. Znaczy w ten folder wszystkie biblioteki polskie na zachodzie. Tak, z Kanady jesteśmy jedyną instytucją, która należy do tego. Chciałbym jeszcze... I największą z tego, co słyszeliśmy. Tak, tak, oczywiście zbiór naszych książek, zbiór naszych książek dotyczących Polski, uważamy, że jest największy na kontynencie północnoamerykańskim. Z kolei chciałbym wspomnieć, że naszym celem jest nie tylko prowadzenie serwisu dla Polonii montrealskiej lub też Polonii spoza Montrealu. Także współpracujemy z bibliotekami Uniwersytetu McGill oraz z bibliotekami innych uniwersytetów. Wiąże się z tym, że to z tym poprzez system wypożyczalni międzybibliotecznej inne biblioteki mogą się zgłaszają się do nas, czy posiadamy konkretny tytuł książki, wiedzą po prostu, jeżeli mają jakieś zapotrzebowanie na książkę z zakresu historii Polski, zwracają się do nas. Tak. Również chciałem wspomnieć o tym, że katalog naszej biblioteki jest częścią katalogu Biblioteki Narodowej w Ottawie. W ten sposób wychodzimy jakby na zewnątrz wobec studentów i naukowców z terenu Kanady i Stanów Zjednoczonych, którzy w ten sposób trafiają do nas, gdy potrzebują czegoś do swych badań. A jaka część książek jest w języku niepolskich, w językach niepolskich, po angielsku czy po francusku? Generalnie mówiąc, połowa naszych zbiorów to jest w języku polskim, następnie 1/4 w języku angielskim, 1/4 w języku francuskim. Z tym, że zwłaszcza teraz, gdy utrzymujemy te kontakty z bibliotekami McGillu, staramy się położyć nacisk na to, żeby wszystkie książki, które wychodzą w języku angielskim, a mówią o historii Polski, a tych książek wychodzi bardzo dużo, zwłaszcza po roku 1980, po chwili, gdy Solidarność powstała, zainteresowanie Polską wzrosło. I chcemy, żeby nie zamknąć się tylko w ramach polskiej społeczności, ale chcemy wyjść naprzeciw i w ten sposób popularyzować. Czyli jest to po prostu kopalnia tematów i źródeł dla wszystkich, którzy pragną studiować polską historię czy kulturę spoza środowiska polskiego również. Tak. Prawda? Dlatego tak bardzo ważne jest, ażeby ta biblioteka nadal działała, rozwijała się i służyła nie tylko Polonii, ale również i wszystkim zainteresowanym historią i kulturą Polski. A jak w tej chwili wygląda dalszy rozwój właśnie zbiorów bibliotecznych? Czy jest z pewnymi problemami finansowymi, o których słyszeliśmy, prawda? Czy nadal rozwija się tak samo? Czy możecie Państwo, macie dalej możliwości? W związku z ograniczeniem pieniędzy, które mają być zużyte na kupno książek, z czego staramy się uniknąć, jednak zmuszeni jesteśmy, po prostu będziemy musieli zwrócić się w jeszcze większym stopniu z apelem do tłumaczy, z apelem do autorów o przesyłanie nam egzemplarzy autorskich tych książek, zwłaszcza jak w tym roku książek tych wyszło bardzo dużo i książki te są bardzo dla nas kosztowne. Przeciętnie cena książki, jak już pani Poraj-Wybranowska wspomniała, książki wydanej na zachodzie to jest rzędu 25-35 dolarów. Mówię o przeciętnym koszcie jednej książki.
staramy się jak najbardziej, żeby na nasz, mimo tych obcięć, żeby nasi czytelnicy jak najmniej ucierpieli. Zobaczymy, czy nam się uda. W jakich godzinach otwarta jest Biblioteka Polska? Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, zapraszamy do wypożyczalni w poniedziałki od godziny 10 rano do 8 wieczorem i w czwartki od godziny 4 do 8 po południu. Natomiast jeżeli ktoś chce skorzystać z czytelni, we wszystkie dni tygodnia pomiędzy godziną 10 a 5, poza weekendem. No, ogromnie panu dziękujemy za rozmowę. Chciałem tylko dodać od siebie, że miejmy nadzieję, że Biblioteka Polska będzie otwarta dłużej i również pozostałe dni tygodnia. To chyba wiąże się z ilością personelu, który można zatrudnić, a więc również i z tymi finansowymi problemami, o których tutaj mówiliśmy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Do widzenia państwu. Do widzenia.